No właśnie, bo jak się na was patrzy, to wydajecie się po prostu 100% szczęśliwi. Jednak mimo wszystko zdecydowaliście się na terapię. I ty, jako osoba bardzo świadoma, dlaczego takie kroki warto podejmować, pewnie najlepiej mi odpowiesz na pytanie, dlaczego? To jest troszeczkę tak, jak czegoś nie potrafisz języka, to idziesz na kurs języka. Jeśli nie potrafisz komunikować się z drugim człowiekiem, nie potrafisz, nie masz takich umiejętności rozmawiania o uczuciach, o swoich potrzebach, na przykład jesteś osobą, która, nie wiem, chowa w sobie różne emocje, nie potrafisz się nimi podzielić, to idziesz nauczyć się tego, a dzisiaj, no takim na szczęście już, bo kiedyś my się wstydziliśmy z tego korzystać, kiedyś to terapia, Jezu, to on jest wariat tak, tylko idzie na terapię. Na szczęście dzisiaj, no już nie jest to temat tabu, bardzo dużo mówi się o depresjach, o różnego rodzaju schorzeniach takich psychicznych i nie odbiera się tego jako chorobę psychiczną, tylko właśnie coś, nad czym można pracować, trzeba pracować, żeby być szczęśliwszym człowiekiem, i my właśnie chodzimy na tą terapię, żeby przegadywać. To nam bardzo dużo daje, bo często jest tak, że kiedy sami próbujemy to robić, nie mając takiej umiejętności, to siebie nie słyszymy, zagadujemy. Każdy odbiera po prostu coś, co druga osoba chce w dobrej wierze powiedzieć, odbiera to jako atak. I trudno w ogóle nawiązać jakiś dialog. A jeśli jest jakaś osoba postronna, specjalista, który to usłyszy i potrafi to przekazać, to wtedy łatwiej to usłyszeć, łatwiej się nauczyć, i też moim zdaniem na takiej terapii, co jest najważniejsze, człowiek dopiero widzi, jak to jest wartościowe, kiedy się słuchamy nawzajem, że jak to jest wartościowe, kiedy my nie zakładamy od razu, że kurde, chciał mi szpilę, bo on mi to powiedział, bo chciał mnie zaatakować. Okazuje się, że to jest tylko w naszych głowach, ale nie zobaczymy tego właśnie, często trudno to zobaczyć w indywidualnych rozmowach, tylko potrzebna jest terapia. No ja korzystam z terapii przez całe życie. Dzisiaj to może zabrzmieć też dla niektórych kontrowersyjnie, ale mam takie poczucie łaski, że ta choroba uzależnienia mnie dotknęła, bo myślę, że gdyby nie ona, nigdy bym się nie zdobył na terapię, nigdy bym nie wykonał takiej pracy, nie skontaktował się ze swoimi uczuciami, nie wybaczył sobie, innym i w ogóle, ja jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie uczyć się, rozwijać i naprawiać, i w ogóle uważam, że życie to jest praca na całe życie i rozwój, to generalnie jakby w moim przypadku jest takim celem człowieka, i to daje człowiekowi szczęście, ciągłe przyglądanie się sobie i swoim emocjom. Pamiętam też takie nagłówki o tym, że za wami podwójne zaręczyny. Czy ty, jak sobie patrzysz na ten pierścionek zaręczynowy, to miałbyś ochotę, żeby tam dołożyć obrączkę? Nie, mówię, gdzie, Marcela, masz ten drugi pierścionek, bym se z tego brylantu w ucho wsadził brylant w ucho, bo widziałem, że hip-hopowcy teraz tak noszą brylant w uchu, więc tak nie, łatwo nie oddam. Nie chcę oddać, no właśnie, ale nie, no to rzeczywiście żart, ale no tak, gdzieś tą kropką nad i, oczywiście jest ślub i to jest moje marzenie, myślę, że Marceli, no ale chciałbym, żeby to tym razem nie odbyło się tak, jak to w naszym życiu, że dopiero co się poznaliśmy, jeszcze nie zdążyliśmy się poznać w pełni, randkować, przeżyć tego całego fajnego okresu. Najpierw to trzeba razem zamieszkać. Tak, ale my zaraz już byliśmy, kurczę, dowiedzieliśmy się, że będziemy rodzicami, i zanim się dotarliśmy, to nie było na to czasu, bo już wybieraliśmy szkołę rodzenia i już wybieraliśmy szpital, położną i cuda na kiju, i w ogóle jak się pojawił Fryderyk, to już w ogóle nie było mowy o Poznaniu, no bo to Fryderyk był najważniejszy, i czy tak, czy oddycha, czy nie oddycha, czy tak je, czy tak go nosisz, czy tak główka, no w ogóle, no i jak to wszystko już opadło, to okazało się, że zaniedbaliśmy siebie totalnie, więc ja sobie marzę, żeby to był świadomy wybór, a nie taki, dobra, Marcela, bierzemy ślub, tylko żebyśmy my poczuli się ze sobą w pełni tak bezpiecznie. Oczywiście to można by powiedzieć, że można czekać na to całe życie, ale chodzi mi o to, żeby jednak najpierw wykonać jakąś pracę ze sobą, poczuć się bezpiecznie i właśnie. Czujesz, że jesteś już blisko tego momentu gotowości?
Bo już trochę chyba zwolniły nie te wszystkie. Nie wiem, czy blisko. Mam teraz poczucie, że Marcela troszkę bliżej. Okay. Że Ola to już by chciała brać ślub, a ja teraz, a było kiedyś na odwrót. Że ale że umiecie rozmawiać, to się dogadacie. Tak, no nie, myślę, że się dogadamy i oczywiście, no, no fajne to jest wszystko w życiu. Ktoś tam powiedział, że wszystko można w życiu przeżyć, a potem najwyżej można się rozwieść, no ale nie chcę ale z takim założeniem brać ślubu. No, jak to mówią też, daj czas czasowi i tego się będę trzymał. Mhm.